niedzielę nad Stawem w Kościelcu zorganizowano tradycyjną już imprezę Pieczone na Polu, a o inicjatywie opowie nam Dominika Brożek, organizatorka imprezy. Jaka jest idea tej imprezy? Integracja to jest chyba ten główny cel, który nam przyświeca. Po raz szósty nasze Stowarzyszenie Chrzanów Miasto dla Mieszkańców organizuje tę imprezę tutaj w tym fajnym, kameralnym, ale jednak nie zawsze miejscu, czyli nad Stawem w Kościelcu organizujemy Pieczone na Polu. Ile jest drużyn? Ilu uczestników? Zgłoszonych mieliśmy 21 drużyn, przy czym w tym roku mamy dwie kategorie, są to pieczone. Jest to jednogarnkowa potrawa plenerowa. Łącznie zgłosiło się 21 drużyn. Finalnie dzisiaj 3 drużyny się nie zgłosiły ze względów na zdrowie. Cała reszta jest i już swoje kociołki na ogniu wystawiła. Z roku na rok w imprezie bierze coraz więcej osób, staje się coraz bardziej popularna, nie tylko wśród uczestników, ale także wśród osób, które chcą spróbować ziemniaków. Myślę, że ta idea, która nam przyświeca, czyli ta integracja, to żeby zaprosić ludzi do wyjścia z domu, mamy fajną pogodę, zazwyczaj ta ostatnia niedziela września jest taka całkiem przyjemna, może nie ma 30 stopni jak w wakacje, ale jest całkiem fajnie, nie pada, fajna sposobność, żeby wyjść z domu, spotkać się z ludźmi, zjeść coś fajnego i pobawić się na świeżym powietrzu. Dzięki temu, że udaje nam się pozyskiwać granty, tak jak na przykład mały grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, czy jak wsparcie finansowe ze starostwa powiatowego, tak na marginesie starostwa Bartłomiej Gębala objął honorowym patronatem to wydarzenie. Wsparła nas w tym roku także Rada Osiedla Kościelec, no i nasi partnerzy, firma Dunkey, która fundowała standardowe nasze nagrody główne, czyli okazjonalną ceramikę. Witamy Państwa, które będziemy podali dla publiczności. Te ziemniaki, które teraz robimy, to nie są ziemniaki po cabańsku. One po prostu są kultywacją tradycji, które po prostu były prowadzone zaraz po wykopkach. To był taki zwyczaj, który obejmował powiat chrzanowski, ale nie cały. Bardziej tam aż do gór Luszowskich, Balina, Kątów, bo to były takie właśnie tereny rolnicze indywidualnych gospodarstw. I te pieczone ziemniaki wyglądały w ten sposób, że rodzice razem tam ze znajomymi, sąsiadami wychodzili na pole, kopali te ziemniaki i o którejś tam godzinę wieczorem, kiedy już skończyły się kopania ziemniaków, rozpoczynało się przygotowanie do pieczonych ziemniaków. Te wykopane ziemniaki obierało się, do tego również z tego pola była urywana cebula, marchewka, zielona pietruszka i robiono warstwami warzywa, ziemniaki, polane, położone na wierzchu utopioną prawdziwą słoniną, która po prostu jak gdyby nadawała pewnego rodzaju kolorytu i smaku przy pieczeniu. Kładło się na to nie żadne tam żelatyna, a folia, tylko po prostu kładło się na to liście kapusty i na ten liść kapusty obciążało się to po prostu pokrywką i kładło się jakiegoś tam kamienia. Dzisiaj też tak robicie ziemniaki? Dzisiaj tak nie robimy oczywiście, bo całkiem inaczej wygląda ta nasza tutaj piękna impreza. Każdy stara się dołożyć jak najwięcej różnych rzeczy, ale my tutaj staraliśmy się te pieczone ziemniaki robić w formie tradycyjnej, z tym, że no oczywiście dołożyliśmy boczek, kiełbasę i resztę to były tylko i wyłącznie te rzeczy, które mówiłem z tradycyjnych ziemniaków. Ale nie ma też tej słoniny prawdziwej. A pamiętajcie też o tym, żeby przynosić swoje gotowe porcje. Jak wcześniej wspominałem, pieczone są wspaniałą okazją do tego, żeby spotkać się w rodzinnym gronie, ile razem spędzać czas i biesiadować.
odnajdują, ale jakoś odnajdują i tylko się cofle. To chyba znaczy, że im smakuje, a ja myślę, że państwo powinni sprawdzić, czy wam będzie smakowało. Się smakować i doceniać, rzucając grosiki do puszek. O tradycyjnych pieczonych opowie nam pan Michał Bialik z Okleśnej. Jaki pan ma patent na te pieczone? Dzień dobry, witam. Patent czy nie patent, nie wiem, czy to jest patent, ale zawsze staram się po prostu zrobić tak, jak robię to u siebie w domu. Składniki są naturalne, ziemniak, marchewka, kiełbasa, dobrej jakości boczek, muszę to zaznaczyć, bo w tamtym roku miałem boczek taki nie bardzo i te ziemniaki mi się ugotowały. A to są takie tradycyjne, ktoś pana uczył tych ziemniaków, czy pieczenia tych ziemniaków? Tak. Kto pana? Pierwsze ziemniaki, które piekłem u siebie w rodzinnym domu, to była moja babcia, która mi powiedziała, jak trzeba to zrobić. Bo tata akurat został dłużej w pracy, a miał to tata robić, bo zazwyczaj tata robi i... To niech mi pan powie, czy dodaje pan buraka? Nie, nigdy nie dodawałem, nie dodaję i myślę, że nie będę dodawał, bo to tak wygląda trochę niesmacznie. Są odwieczne konflikty na ten temat, wie, prawda? Wiem. Towarzyszy nam cały czas muzyka biesiadna, która jest charakterystyczna dla spotkań rodzinnych w całej Polsce. Zapraszamy na gulasz! Co bierzecie pod uwagę, oceniając smak ziemniaków? Oczywiście, czy z burakiem, czy bez. Czy jest folia aluminiowa, czy jest kapusta, czy wszystko jest przykryte darniem. Sól, pieprz, czy jakieś dodatkowe przyprawy. Tak naprawdę bierzemy pod uwagę wszystko. Każdy ma swoje przepisy, ale... Mówię, tutaj ludzie mają bardzo różne, więc każdy się dzieli innym smakiem. No. Co decyduje o tym, że są najsmaczniejsze? U mnie osobiście na pewno bez buraka. Tak naprawdę muszą być fajnie przyprawione, tradycyjnie, bez smalcu i bez folii aluminiowej. Muszą mieć po prostu pieczonki, no i wtedy to jest prawdziwy cabański dla mnie ziemniak pieczony. 3, 2, 1, poszło!